Piotr Wojciechowski, dzień dobry, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miało być takie łączenie, jeden pan po drugim, ale sytuacja jest tak nadzwyczajna, że może spróbujemy to ograć, że będzie dwóch gości. Na raz to jeszcze wrócę do pana posła Jakubiaka o komentarz do tego, że jednak Rzeszów no, znajduje się, jak rozumiem, poza horyzontem myślenia o Polsce rządu Donalda Tuska. Nie, 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 o, Rzeszów nie jest poza horyzontem myślenia, ponieważ w Rzeszowie właśnie zakłada nową siedzibę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzeszów jest, będzie pod stałą kontrolą Donalda Tuska, ponieważ tam PiS wygrywa. I oni nie mają żadnej innej metodologii czy innego sposobu na ten Rzeszów, co ukarać brakiem szybkich kolei i wprowadzić ABW z jakimiś zapewne celami do zrealizowania. Nie wiem, czy pan poseł jeszcze może z nami zostać przez kilka minut. Oczywiście. I tak, jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym o to prosił. Panie Piotrze, pytanie jeszcze raz o zatrzymanie księdza Michała Olszewskiego. Jak to traktować? Jak to traktować w kategoriach bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa także nas, zwykłych obywateli? Że to bardziej to chodzi o ten drugi, że tak powiem, punkt, który pan powiedział. Bo czy ja mogę czuć się bezpieczny, no tak, tak, czy nasi telewidzowie także mogą się czuć bezpieczni w państwie Donalda Tuska? Znaczy to jest tak, na pewno to, co zostało ujawnione, oburza i słuszny gniew się wzbudza, w szczególności wśród wiernych Kościoła katolickiego, co wyprawia się z kapłanem, księdzem katolickim, egzorcystą, byłym egzorcystą. Natomiast na pewno wszystkie te zarzuty powinny być zweryfikowane i wyjaśnione. I na pewno taką instytucją na dzisiejszy dzień, która mogłaby to zrobić i dając pewien walor obiektywizmu, niezależności, to oczywiście nie są instytucje państwa w postaci prokuratury czy sądu, ale Rzecznik Praw Obywatelskich. Wydaje mi się, że powinien zabrać głos. Wydaje mi się, że powinien przystąpić jakby do tej skargi przed prokuratorem generalnym bądź sądem, który no, blankietowo przedłuża areszt księdzu Olszewskiemu. Tak? No, a jeżeli pan pyta o takie uczucia bezpieczeństwa, oczywiście, że jest tak, jak się kogoś poniewiera, jako przykład daje tej poniewierki, tego nękania, a nawet działań opresyjnych, to siłą rzeczy może to spotkać każdego, pana, mnie, czy posła tutaj naszego gościa, czy inne osoby, które w jakiś sposób się wyróżniają, wybijają, prawda? Natomiast no, ja bym też tak apelował o pewien spokój, umiar i przede wszystkim kierował swoje słowa do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby wziął pod ochronę, czy też zaczął wyjaśniać sprawę skargi księdza Olszewskiego. Tylko, że wiele osób mówi, wiele także wskazuje przesłanek, że to nie jest sprawa tylko prawna, tylko tu jest polityka, że tutaj gro ciężaru sprawy spoczywa na polityce. No dobrze, no ale to właśnie tym bardziej Rzecznik Praw Obywatelskich jest umocowany konstytucyjnie do tego, żeby obywatela chronić w takich właśnie sytuacjach, kiedy jest po prostu na jakimś, no można powiedzieć, no zderzeniu, tak, wynikających z zapotrzebowania politycznego i propagandowego, tak, żeby dać jakiś przykład, zorganizować pokazowy proces, złamać człowieka warunkami w więzieniu czy jego traktowaniem. I od tego ten Rzecznik Praw Obywatelskich jest i powinien się poczuwać do tego, żeby do tej sprawy przystąpić i wkroczyć. To panowie, i pytanie do pana posła i do pana Piotra w studio o bezpieczeństwo. Jeszcze jeden temat wprowadźmy do naszej dyskusji. Granica. Granica, która jest coraz bardziej nieszczelna, jest coraz mocniej atakowana przez służby białoruskie, przez migrantów. I obietnica Donalda Tuska, że załatwi, mówiąc kolokwialnie, pieniądze, że to Unia Europejska sfinansuje budowę tak zwanej tarczy wschód. Kłopot w tym, że ani dokumenty europejskie, ani słowa europejskich polityków nie potwierdzają optymizmu pana premiera. Pytanie do pana posła Marka Jakubiaka. Panie pośle, skąd ten rozdźwięk i skąd ten dwugłos? Premier Tusk jedno, a chociażby kanclerz Scholz zupełnie co innego.
Nie, bo ja odnoszę wrażenie, że Donald Tusk w ogóle jakąś mitologię własną buduje i on po prostu, dlatego nie ma zgodności pomiędzy tym, co on mówi, a realnymi faktami. Więc ja, proszę Państwa, informacja z Unii jest taka, że żeśmy grosza nie dostali na to, że to jest wymysł, to tego też nie będzie. Bo niby z czego, skoro budżet o 30-40% już nie jest zrealizowany, z czego pytam? Więc oni jak zwykle pieniędzy nie ma i co nam zrobisz? No i tyle. Natomiast ja jutro mam Komisję Obrony Narodowej razem z Komisją Praw Człowieka na temat ustawy, którą przepycha kolanami właśnie Donald Tusk, zezwalający na to, żeby wojsko, policja i straż graniczna mogła podczas służby używać broni niezgodnie z prawem. I to na to się nie zgadzam absolutnie. Polska nie jest dzikim zachodem. Czym innym są prawa służby wartowniczej czy patrolowej, a czym innym jest prawo każdego żołnierza, policjanta, wojskowego i pogranicznika w związku z podejrzeniem, na przykład jakimkolwiek podejrzeniem, bo to wszystko może być pod to podszyte, i użycia ze skutkiem śmiertelnym broni. I wtedy taki żołnierz nie odpowiada, dlatego że był przeświadczony o tym, że na przykład on miał w ręku granat. No to ja się też na takie rzeczy nie zgadzam. Gdzie jest granica? No bo jest, przepraszam za słowo, pretekst taki, że bronimy granic, jest wojna hybrydowa, ona trwa od 3 lat, od blisko 3 lat, za chwilę będzie równo 3 lata. No to już jest w tej chwili, bo jest lipiec. Tak, bo to koniec, tak, no w maju się zaczęło. W maju się zaczęło, z pierwszego mamy roku, 3 lata wojny hybrydowej i z jednej strony ja cały czas widzę filmiki, kiedy de facto ludzie z grup dywersyjnych podchodzą do granicy i pomagają migrantom Łukaszenki infiltrować naszą granicę. To jest jedna strona medalu i to się nic nie dzieje, a z drugiej strony rząd chce mieć przepisy, żeby no de facto używać broni wobec obywateli, panie Piotrze. Nie, pretekstem była śmierć sierżanta Matusza Sitka, tak? To, no, ale przekręcono to w takim kierunku, bym powiedział, trochę groteskowym. Tak? Przecież o co chodziło? Chodziło o to, żeby żołnierze, czy w ogóle służby mundurowe, które te zadania wykonują na granicy, mogli w poczuciu dobrze pojętej bezkarności, czyli opieki państwa nad nimi, używać środków przymusu bezpośredniego, włącznie z użyciem broni palnej, amunicją penetrującą, bez tej paraliżującej obawy. Od 3 lat ona jest, żeby było jasne. Tak? To nie jest jakby stan od 13 grudnia zeszłego roku, tylko od 3 lat tej paraliżującej obawy, dobrze, że jak użyję jej, to zostanę sam. Ale specjalny zespół prokuratorów, który patrzył na ręce Straży Granicznej i żołnierzy, powstał na wiosnę tego roku. No, i wielu żołnierzy mówią, że nacisk prawny pojawił się dopiero po 13 grudnia. Ale i taka jest praktyka. Ale polityczny był taki, że oczekiwano spokoju na granicy przez cały okres czasu, od kiedy ta wojna hybrydowa została rozpoczęta przez Łukaszenkę. Od początku robiono wszystko, żeby tej broni nie używać, znaczy wykorzystywać bądź używać, czyli jakby strzelać w kierunku osoby amunicją penetrującą. Tak? Ta pała propagandowa, nagonka, włącznie z tą obawą generałów, a głównie polityków, spowodowała taką atmosferę, gdzie na granicy broń był problemem. I dlatego się, że tak, żołnierze, czy też w ogóle przedstawiciele służb mundurowych bali jej używać w sytuacjach, można powiedzieć, w pełni uzasadnionych prawnie i faktycznie. Na tym był problem. W każdym razie pretekstem do tych zmian była śmierć żołnierza, sierżanta pierwszej brygady, warszawskiej brygady wojsk pancernej. Ona chodziło o obudowanie prawne, to na przykład prezydentowi też chodziło też, obudowanie takie prawne, żeby żołnierz czuł wsparcie państwa polskiego, pełną opiekę do tego, że w wypadku, kiedy takiej broni w takich sytuacjach. Dobrze, ale prawo sobie, a praktyka sobie, rząd ogłosił z wielką pompą otworzenie strefy buforowej, którą jeszcze parę miesięcy temu sam krytykował jej wprowadzenie. Teraz sam ją wprowadza, tylko tak ją wprowadza, że i tak te grupy humanitarne, zdaniem niektórych de facto dywersyjne tak, grupy, działają przy granicy. Bo żyjemy w sytuacji schizofrenii. Od 3 lat, żeby to było jasne,
w której NGO-sy, które tak zwane stowarzyszenia fundacji humanitarne w cudzysłowie, które pomaga, biorą udział w procederze przemytu i handlu żywym towarem zorganizowanym przez reżim Łukaszenki, z których oni czerpią zyski i dwór Łukaszenki, jak i białoruska bezpieka. Na to się nakłada fakt wojny hybrydowej, czyli tej operacji przymusowej migracji, o której wspominał Michał Wojnowski, ekspert Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i były członek Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich u Anity Gargas miesiąc chyba czy półtora temu w jej programie. I my nie chcemy spojrzeć na NGO-sy jako piątą kolumnę, jako pewien ważny element tego całego procederu i tego łańcuchu dostaw tych ludzi, którzy za pieniądze płacą reżimowi do tego, żeby się dostać na teren Niemiec. Marek Jakubiak, nie chcemy, czy wiemy, jak to wygląda, tylko rząd nie chce skutecznie walczyć z grupami dywersyjnymi? Coś tu kombinują, dlatego że artykuł 10, jest jego treść mniej więcej, proszę Państwa, w ten sposób wygląda. Nie popełnia przestępstwa funkcjonariusz policji, funkcjonariusz Straży Granicznej lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej, nie ma tu wojska, który z naruszeniem zasad użycia lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej w przypadku bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy używa tych środków lub broni palnej lub je wykorzystuje w związku z wykonywaniem czynności lub zadań służbowych. Przypomnę Państwu tylko, że granica Rzeczypospolitej jest również na Okęciu. Granica Rzeczypospolitej jest w portach. I tu nie jest napisane, że tylko w tej ochronie. Ja zresztą z oficerem rozmawiam w tym programie przecież. Proszę Państwa, jest tak zwana służba patrolowa i służba wartownicza. To powinno być po prostu w zakresie służby, nie nadania praw wszystkim, tylko w zakresie wykonywania w trakcie służby wartowniczej albo patrolowej. A żołnierz powinien być wyraźnie oznaczony i on powinien otrzymać te kompetencje do użycia broni. Do użycia broni, proszę Państwa. Natomiast co do istoty, ja tutaj nie wiem, czy dobrze to słyszałem, ale ja, jeżeli miałbym wpływ na pogranicze, zabroniłbym przebywania komukolwiek. I to nie jest tak, że ci ludzie, oni po prostu zostaliby aresztowani. Oni doprowadzają do zagrożenia tak żołnierzy, życia żołnierzy, jak i o okolicznej ludności. Wczoraj był wypadek w Niemczech, proszę Państwa, gdzie jedna z pań ściągała do swojego mieszkania właśnie inżynierów. Azyl dla nich stworzyła w ilości 20 sztuk. I cóż się stało? Otóż zamordowano jej syna. Dokładnie zrobił to Syryjczyk. Nie wiem, czy to ci, czy to inni, ale dzisiaj ta pani ma do wszystkich pretensje, tylko nie do siebie. Więc szczerze powiem, jest zagrożenie. To jest sprowadzanie zagrożenia, proszę Państwa, na wszystkich. Jakby nie patrzeć, jeżeli granice się niezgodnie z prawem przekracza, się jest przestępcą. A przestępców miejsce jest w więzieniach. I jeżeli ktokolwiek... To ja tylko chciałbym spuentować, panowie, dyskusję, bo cały czas patrzę się na tę sytuację, patrzę się na słowa i na czyny obecnej ekipy rządzącej i nie jestem w stanie pojąć, czy to jest po prostu nieudolność, czy to jest celowa gra, że słowa są bardzo buńczuczne, a działania są jakby takie miękkie. Panie redaktorze, panie pośle, no przecież od momentu śmierci, zamordowania naszego żołnierza przez tego bandytę, który próbował forsować, może sforsował, jest na terenie albo był na terenie Polski i przedostał się w ramach Schengen, nie wiem, do Niemiec czy do innego kraju destynacji. Średnio notuję, jak obserwuję konto na X-ie Straży Granicznej, no powiedzmy tak 100 ponad 100 prób przekroczenia i praktycznie w każdym komunikacie pojawia się rzucane kamieniami bądź rzucane konarami. Czyli agresja. I od tego czasu, czyli śmierci sierżanta Sitka, czy pan słyszał o użyciu broni wobec tych bandytów? Nie słyszałem. Dlaczego to pytam? Dlatego, że kwestia nie w przepisach, bo ja jestem w stanie bronić tej ustawy z 2013 roku o użyciu środków przymusu bezpośredniego. Uważam, że w tym znaczeniu woli politycznej i generałów. Jeżeli wola polityczna przyłoży się na generałów, generałowie dadzą zielone światło na to.
Jeżeli będzie parę trupów po stronie białoruskiej i świat te trupy, fotografie ich obejrzy, prawdopodobnie na kilka miesięcy będzie mi spokój na wschodniej granicy. A z drugiej strony to jest drastyczne pytanie o kwestie międzynarodowe. Puentuje pan poseł Marek Jakubiak i musimy powoli kończyć, panie pośle. Ale to jest bardzo racjonalne podejście. No. Albo będą ginęli nasi żołnierze, albo zginą agresorzy i więcej nie będą ryzykować. Koniec, kropka. No. Dokładnie. Tu stawiamy kropkę. Marek Jakubiak, Piotr Wojciechowski. Panowie, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. To było trochę nadzwyczajne wydanie Horyzontu Politycznego. Dziękuję państwu bardzo za obecność. Przypominamy, że warto kupować tam, gdzie państwo mogą dostać chociażby Gazetę Polską codziennie. Takie mrugnięcie okiem do państwa. Oczywiście dziękujemy bardzo, że jesteście państwo z nami i za wsparcie, bo to bez państwa pomocy nie byłaby możliwość tworzenia i trwania i rozwoju Telewizji Republika. Raz jeszcze bardzo dziękuję, bardzo nisko się kłaniam. Za chwilę serwis informacyjny, za chwilę program Dzisiaj. Zapraszam na niego bardzo serdecznie również. Do zobaczenia.